Jestem urzędowym gamoniem. Dzień dobry. Tak? Poproszę o pomoc. Urzędnik powinien być pomocny, otwarty. To niezła jazda musiała być. Było bardzo ciekawie, bo my uczymy seniorów bycia liderem. Panowie siadają w fotelu, a my jesteśmy ryczące pięćdziesiątki. A tam będziemy rozmawiać o projekcie Senior w Urzędzie, ale nikt z nas tu się seniorkami nie czuje i myśmy przed chwilą do takiego wniosku tutaj na kanapie doszły, bo na kanapę do nas przyfrunęły jak różowe motyle dwie wspaniałe kobiety. Zacznę od pani Celiny Maciejewskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Celina jest rzecznikiem do spraw seniorów Urzędu Miasta Łodzi, ale będziemy mówić o czymś, co może mieć zasięg absolutnie ogólnopolski. Oczywiście, jak najbardziej. I druga osoba, kolejny różowy motyl, Monika Mularska-Kucharek. Dzień dobry. Dzień dobry. Moniko, ty jesteś ekspertem do spraw rozwoju osobistego osób dojrzałych. Dokładnie tak. Znaczy, słuchajcie, brać się za rozwój osobisty zapieczonych w swoim poczuciu słuszności staruszków, to jest naprawdę jakaś, wiesz co, robota, wiesz, tytaniczna, ale robimy podobne rzeczy, bo ja też mam misję zmieniania, ja mam też misję, żeby nam było lepiej, żebyśmy inaczej byli widziani przez społeczeństwo, więc bardzo nam po drodze. Ja chciałam zapytać w ogóle, skąd się wziął pomysł stworzenia, w ogóle zainteresowania się tym seniorem czy starszą osobą w urzędzie? Co to za miejsce? Celina jest inicjatorką projektu. Ja realizuję ten projekt, więc może oddam głos. Co to za pomysł w ogóle? Znaczy, pomysł jest taki, ponieważ ja od lat pracuję z seniorami i często tak już między wierszami, jak załatwialiśmy jakieś sprawy, seniorzy mówią, że no nie wszystko im się podoba w tym urzędzie, że oni się trochę obawiają urzędnika, że dla osób starszych często to urzędnik no to jest taki ktoś troszeczkę na piedestale. No i że jakby oni widzą, że jest potrzeba zmian i czy ja bym coś mogła zmienić. No i tak od słowa do słowa wyszliśmy, że trzeba to zmienić i akurat pojawiła się okazja projekt Generator Innowacji. Wymyśliliśmy go, napisaliśmy, komisja oceniła, uznała, że jest godny uwagi. No i go w tym momencie realizujemy. Dobra, czekaj. Piękny różowy modelu, czekaj. Czyli najpierw się zrobiło w ten sposób, że z tego powodu, że pani zajmuje się tą, nazwijmy to, polityką senioralną. Dotarły do pani najpierw słuchy, czyli mówiły jaskółki. Najpierw takie, tak. Taka inspiracja nastąpiła, że coś jest nie halo w tym urzędzie, z tymi seniorami. Że mogło być lepiej. Po pierwsze, czyli zainteresowało to panią i o ile się nie mylę, to już we współpracy z Moniką, tak? Tak. Zostało to sprawdzone, no bo pani też nie wystąpiła o te fundusze na podstawie tam dwóch. No nie, musieliśmy przeprowadzić badania. Tak, jasne. Pani Moniko, czy Moniko, bo myśmy były na ty. Moniko, co się wydarzyło, żeby się utwierdzić lub zaprzeczyć tym pogłoskom? Czy myślę, że bardzo dużo nam pokazały konsultacje społeczne, na które zaprosiliśmy seniorów. I seniorzy... Jak one przebiegały? Co to za konsultacje społeczne? No tak, zaprosiliśmy grupę seniorów, no i oczywiście poprzez różne ćwiczenia, takie warsztaty, badaliśmy w jaki sposób czują się, jak czują się i co można byłoby zmienić w urzędzie. I tutaj seniorzy mówili tak ważne rzeczy. Oczywiście. Na co narzekaliśmy? Ale właśnie to nawet nie o to chodzi, że narzekali. Bo jakie potrzeby zgłaszaliśmy? Dziękuję, ładniej, Beato, dziękuję ci bardzo. Dobra. No właśnie, mówili o tym, że ważny jest ten czynnik psychologiczny, czynnik ludzki, że urzędnik powinien być pomocny, otwarty, empatia jako taka wartość, bym powiedziała, nadrzędna, że oczekują pomocy, nie wyręczania, ale właśnie pomocy w wypełnieniu dokumentów. Takiego wzięcia za rękę trochę. Dokładnie tak, uszanowania ich w ogóle potrzeb, i wieku, i konsekwencji, które wiążą się z tym, że na przykład pojawiają się pewnego rodzaju ograniczenia. Także konsultacje były takim punktem, bym powiedziała, zwrotnym, ponieważ one pokazały, w którym kierunku mamy iść, projektując później szkolenia. Szkolenia, tak. Super, bo ja teraz powiem dwie rzeczy. Jedną powiem trochę pod prąd, ale zaapeluję do naszych widzów. Pierwsza rzecz to jest taka, że pomimo tego, że ja jestem życiowo ogarnięta, do słowa senior wewnętrznie mi daleko, to ja akurat zawsze byłam nieogar urzędowy. Mm-hmm. Nie zdarzyło się mi, żebym ja za pierwszym razem dobrze wypełniła wniosek. Nie w tej rubryce, nie ta dana, nie tutaj, jest po prostu katastrofa. I oczywiście ja też zawsze liczyłam na tego urzędnika. W tej chwili są rzeczy, jest online, jest troszeczkę łatwiej, ale
nie wszyscy też to ogarniamy. Ale wszyscy, tak. 47% osób nie obsługuje, nie ogarnia tego, tutaj tak, dużą grupę. Tak. Natomiast ja bym tutaj powiedziała tak, oczywiście ja się nie spotkałam z nieżyczliwością urzędników. Ja zaczynam zawsze od przyznania się pod tytułem jestem urzędowym gamoniem, dzień dobry, tak? Poproszę o pomoc. Wykładam kawę na ławę. Tak? Tak, oczywiście. Proszę mi pomóc, bo ja się w tym po prostu nie poruszam, tak? Fatalnie się w tym poruszam. Po drugie, my też nie znamy nowości, które są w przepisach. Pojawiają się nowe przepisy, nie tak? Zawsze to śledzimy, tak. I ja się nie spotkałam z nieuprzejmością urzędników, nie spotkałam się. Natomiast to, o co ja bym zaapelowała, to o to, żeby ci seniorzy też nabrali trochę więcej życzliwości. Tak. Bo czasami ten urzędnik ma z nami skaranie boskie. No zaraz. Ale nie wyszło to. Wyszło, oczywiście. Takie pod tytułem, proszę pani, bo ja tu proszę pani byłem, bo w walkach o Berlin brałem udział. Masz rację, tak? Tak. Przepraszam, że ja to parodiuję w tej chwili. Nie, oczywiście. Ale żebyśmy my też nie zamordowywali tych urzędników, bo to... Dlaczego w ogóle robimy ten program? Bo ja zostałam zaproszona. Tak, ja chciałam to powiedzieć. A to mów. Tak, bo ja chciałam powiedzieć i podziękować. To wszystko, tobie, nie? Bardzo podziękować za to, że zgodziłaś się wziąć udział w kampanii społecznej. Tak, no, zostałaś naszą ambasadorką. Tak. Kampanii społecznej, której celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczaniu osób starszych, bo taki jest też cel. Tak jest. Projektu. Także bardzo serdecznie za to dziękujemy. Drugim ambasadorem honorowym jest Marian Lichtman. A, truba duży, truba mały. Dokładnie tak. Tak. Także takie szacowne grono. My się spotkamy kiedyś z Marianem. No, ja też mam uściśnie. Taką nadzieję. Tak, ja rzeczywiście zostałam do tego projektu zaproszona. To jest oczywiście projekt charytatywny, jakby, żeby nie było. Natychmiast się zgodziłam, bo ja jestem za tym, żeby się czuć dobrze nie tylko medycznie, ale żeby się też czuć dobrze społecznie. Dokładnie. Tak, tak. Bo to ja myślę, że to samopoczucie społeczne robimy razem coś dobrego, bo ja tutaj pokazuję tą nobilitację tych osób 50+, pod tytułem jesteśmy ważni, jesteśmy fajni, a wy poprawiacie naszą taką jakość samopoczucia w ogóle w społeczeństwie. Ale wiesz, a to jeszcze ważny jest też aspekt projektu, który ty zaprojektowałaś tutaj bardzo mądrze, bo my uczymy seniorów bycia liderem. No właśnie, w ramach tego projektu, więc zobacz, znów wspólna tutaj myśl, inicjatywa. I też robiliśmy szkolenia. To, ponieważ ja robiłam szkolenia, to może ty opowiedz, czy dobrze to wypadło. Właśnie, mamy nawet kilka zdjęć ze szkoleń. Bo oprócz tego projektu Senior w Urzędzie, który jest wycinkiem waszej działalności, to robicie jeszcze bardzo dużo w samym województwie, tak stacjonarnie, niekoniecznie online, prawda? To teraz pani Celino, co robicie dla tej takiej asymilacji społecznej, czy reasymilacji tego polskiego seniora? Znaczy tak, w tym programie generalnie jakby zwiększamy kompetencje seniorów, samych seniorów, dajemy im takie poczucie sprawczości. Ale w jakim obszarze kompetencje? Kompetencje i prawnym, i psychologicznym, takiej asertywności, wiedzy prawnej, też komunikacji, żeby... Tak naprawdę senior lider to już jest taki gotowy. Ale jak to robicie? Poprzez szkolenia, poprzez realizację. O, seniorzy mamy tutaj. Wzięli udział. Cofnij proszę o zdjęcie. Tak, nasi co to kochani jest? Seniorzy liderzy. Co to jest? No więc zgłosili się seniorzy, którzy wzięli udział w Akademii Senior Lider Konsultant. I właśnie uczyliśmy ich tego, o czym tutaj mówi Celina. Sprowadziła ze mną to szkolenie pani Małgorzata Malarska-Kłoska, więc myślę, że to jeszcze też jakby wzmocniło przekaz, że międzypokoleniowy transfer wiedzy odniósł sukces. I powiem szczerze, że te 3 dni bardzo intensywnej pracy, gdzie było zwiedzanie urzędu, gdzie było spotkanie właśnie z panią rzecznik, gdzie seniorzy wcielali się w różne role, niby, że są na spotkaniu z jakimiś klubowiczami. To niezła jazda musiała być. Było bardzo ciekawie, ale po prostu oni też to poczuli. No i pojawiły się pomysły, żeby założyć Facebooka. Powstało hasło, które ja zaproponowałam i seniorzy wzięli, mamy prawa, mamy głos, mamy godność, mamy już zaplanowane spotkania, seniorzy chcą działać, chcą zapraszać. Sami zaproponowali zajęcia, które będą prowadzić. Czyli jak rozumiem, wy idziecie w takim schemacie piramidy trochę, tak? Czyli robicie różnego rodzaju działania, które przygotowują ten czubek piramidy, czyli taką grupę bardzo aktywną osób, liderską, tak. Do tego, żeby potem coraz niżej to schodziło. To spływało, czyli taka kaskada w dół. Czyli jak taki senior wróci do swojego osiedla, do swojego miasta, do swojej, nie wiem, wioski czy miejsca, gdzie mieszka, to powie do starszych seniorów, hej, ja w remizie
w sobotę robię takie spotkanie i powiem wam, jak się porozumieć z 12-latkami, wnuczkami. Na przykład. Albo mnie tego nauczyli. Albo z urzędnikiem. To jest skierowane właśnie bardziej w naszym przypadku do urzędników, ale albo z urzędnikiem. Jeśli mamy fajnie opracowaną asertywność czy komunikatywność, no to nie ma to znaczenia w sumie, z którą grupą będziemy się komunikować. Czyli taki ten proces kaskadowania w dół, oczywiście uzyskanie wielkiego zasięgu offline'owego, czyli na żywo, do tego dołu piramidy jest w ogóle poza budżetem jakimkolwiek. Tak. Czyli wymyśliłyście taki system kaskady, czyli train the leaders, mamy liderów i niech teraz oni ten kaganek oświaty nieso. I oni złapali tego bakcyla, razu umówili się na kolejne spotkanie. To znaczy wręcz oni na raz zmuszali to, żebyśmy mówili. Czasami się można strzelić w kolano. Ale oni was teraz zamordują. Ja bardzo często realizuję takie projekty, gdzie właśnie mówię, potwora stworzę. Ale o to chodzi, bo ja bardzo wierzę w ten potencjał i tak naprawdę wiem, że seniorzy wiedzą w swoich lokalnych środowiskach, czego potrzebują. Znakomicie wiedzą. Nie narzucajmy czegoś na siłę, po prostu albo to zbadajmy, albo dajmy możliwości. Ale tutaj było 14 osób i coś okazuje, że te osoby są właśnie w różnych klubach aktywnego seniora albo właśnie na uniwersytecie wieku. Czy to są głównie kobiety? Było trzech panów. Trzech panów. Dziękujemy, cieszymy się bardzo. Ale zobaczcie, jak to się dzieje, dziewczyny. Tak. Ja na zakończenie, bo mamy dwie minuty. Bo teraz to jest tak, co ja zauważyłam. U nas w społeczności jest 350 tysięcy kobiet. Są pojedynczy panowie, którzy nas oglądają, chociaż programy mamy uniwersalne. Mm-hmm. Nie są tylko do kobiet skierowane, mm-hmm. są skierowane też do płci dowolnej. Tak? Mm-hmm. Zobaczcie teraz, co się dzieje. Tak jak nasza taka aktywność w pewnym wieku, bo zobaczcie, dziewczynki uczą się lepiej jak chłopcy. Tak, i na ogół mają wyższe wykształcenie niż mężczyźni. Tak, mają wyższe statystycznie. Potem wpadamy czy wchodzimy w fantastyczną rolę mamy, żony i wtedy szaleją z karierą panowie. Tak, oczywiście my próbujemy to gonić, ale to kiedyś o tym zrobimy program. Gonimy to tak potwornym wysiłkiem, że to w ogóle przechodzi ludzkie pojęcie. Ale do czego zmierzam? I w momencie, kiedy wchodzimy w ten wiek taki właśnie emerytalny, około emerytalny, to panowie siadają w fotelu, a my jesteśmy ryczące pięćdziesiątki. No tak, jest. Kobiety czekają ja widzę, oni uprawiają foteling, ale nie ma się co dziwić, bo oni bardzo często zasuwali w tym życiu zawodowo, a myśmy ogarniały domy, dzieci i tak dalej. Cudowna rola, to w ogóle nikt jej nie umniejsza, tak? I teraz zobaczcie, ile w tych kobietach 50 plus jest. No jest potencjał ogromny. Znaczy my byliśmy zachwycone w ogóle. Tak. Wchodzili w te scenki, jak trzeba było sobie zaprojektować, że teraz prowadzisz jakiś warsztat dla przykład dla Kubowiczu i te osoby po prostu robiły to niesamowicie. Ja ci powiem dlaczego. Bo tak jak młodzi ludzie, jak ja prowadziłam wiele lat szkolenia, nienawidzili scenek, bo oczywiście byli obkitrani, co tam ktoś pomyśli. Ja ci powiem tak, mam to już wisi. Ale rozumiesz? My, starsze kobitki, mamy na tyle poczucie swojej pozycji życiowej, doświadczenia i zaczynamy lekceważyć takie coś pod tytułem a co sobie oni o mnie pomyślą? Bo to jest takie świetne powiedzenie. Najpierw trzeba być kimś, żeby móc być sobą. My w tym życiu już jesteśmy kimś. Jesteśmy fantastycznymi żonami, matkami, córkami, babciami. W związku z tym mamy komfort bycia sobą. Ja mogę zagrać scenkę, zadrzeć spódnicę. Tak? Jeżeli to czemuś służy. Tak, oczywiście. Znaczy, panie też mówiły o tym, bo to jakby głównie też rozmawiałyśmy później z kobietami, że one się bardzo wzmocniły. Tak, swoją moc, zasoby. Zresztą ja już od lat prowadzę takie wykłady i warsztaty z asertywności, z poczucia własnej wartości. I często osoby w wieku 60-70 plus, a ostatnio miałam panią na wykładzie 85 lat i ona mówi, po raz pierwszy dała sobie prawo do tego, żeby dobrze o sobie myśleć. Bo ja wcześniej powiedziałam, że jest takie prawo, tak? Więc tutaj myślę, że... Pierwsze prawo asertywności, masz prawo być asertywnym. Na przykład, dokładnie. Więc, a tutaj asertywność też się podobała ludziom, asertywność się bardzo podobała. Ja myślę, że... o asertywności też robiłam dużo zajęć online'owych. To asertywność cieszyła się gigantycznym powodzeniem, bo okazało się, że my jesteśmy taki, mamy znamie Matki Teresy. Czyli my jesteśmy dla innych. Całe życie... Jesteśmy socjalizowane. My robimy metamorfozy dojrzałych kobiet. Już zrobiliśmy ich 12, jeszcze 6 przed nami, potem kolejny sezon.
I poziom zaskoczenia, że uwaga, że dla tej kobiety jest poświęcony jeden dzień tylko dla niej, jest taki, że one muszą nam w czymś pomagać, czy ja czymś odzajemnie. Tak, no ja chociaż zmyję. Nie musisz zmywać. Nie musisz zmywać, dokładnie. Czyli to jest właśnie to. Ja myślę, że warto by, taka moja propozycja, w ramach tego programu zaaranżować spotkanie z waszymi seniorami. Ja chętnie do Łodzi przyjadę. To my zapraszamy. My zapraszamy, tak, bo w ogóle ja chcę powiedzieć, że jak puściłyśmy twoje nagranie, to seniorzy byli pod wrażeniem. Zresztą w urzędzie też jest. Proszę mówić, proszę. Ale świetnie to zrobiłaś i mówiłaś bardzo ważną rzecz. Właśnie o tym, żeby pamiętać, że my też mamy wpływ na relacje. Mamy wpływ na relacje, tak. Żeby się uśmiechnąć, tak, i tutaj nie oczekiwać tego, że ktoś żebyśmy będzie... z tego naszego lęku nie szli od razu na dęci. Znaczy na nastawienie negatywnie. Także były brawa, jak puściłyśmy. Naprawdę ogromne brawa. Pokażemy wam, jak film będzie zmontowany. Tak, film będzie, prześlemy i będzie można go udostępniać. Jeszcze, że tak powiem, nie było ostatecznej decyzji, ale jest też pani prezydent, Hanna Zdanowska, która również tutaj w filmie się pojawiła, w tej kampanii. No i nasi seniorzy, którzy też wystąpili. To było ja z wielką przyjemnością jako online'owa ambasadorka tego projektu przyjadę do was. Zaproście, kto tam będzie chciał przyjść. Pogadamy o tym. I jakby damy sobie prawo do tego, że my nadal jesteśmy społecznie power generation. Dokładnie. Tak. Dokładnie, że to mamy my jesteśmy siłą napędową. Tak. I jest już seniorów 26%, za chwilę będzie 30%, za chwilę 40%. Mamy moc i trzeba to... Ja tylko powiem, że w ramach projektu Celina zaprojektowała też książkę. Ja ją właśnie teraz kończę. Tak, Mądrość czasu. Jak przeciwdziałać... Doceniać Boże, mądrość czasu. Boże, brzmi jakby o sfinksie jak było. Jak przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczaniu osób. Ale to doceniać mądrość czasu. Właśnie, żeby znów tą regułę wieku, autorytetu przywrócić trochę. Mhm. Myślę tutaj o osobach starszych. I jeszcze były szkolenia dla urzędników. To jest też symulatorem starości. Tak, to było też niesamowite. Myśmy duże też mieli u nas symulator starości. W programie nasza stylistka się starzała, że tak powiem, wraz z animatorem. I tam na początku filmu jest wyjęty taki w teaserze fragment, kiedy ona mówi, że ona tego nie chce. Że to było tak często. U nas też niektórzy nie chcieli przymierzyć całego sprzętu. Natomiast ona nie chciała przymierzyć, tylko że ona nie chcę tego przeżyć. Tak, to tutaj też były takie głosy, ale niektóre osoby... Mówiły, przykład... jak się przygotować, że warto pamiętać, a też była taka refleksja. Tak, że ja to jakby chcę wiedzieć, co mnie czeka, żeby się do tego lepiej przygotować. Ale starość też nie napada z wtorku na środę w nocy, tak? Ona nas napada trochę po kolei. Dziewczyny, musimy kończyć, bo reżyser mi już tutaj łeb ukręca. Musimy się spotkać, bo tematów jest mnóstwo. Na pewno nam jest po drodze. W misji naszej działalności. Tak, dokładnie tak. Zmieniamy. Więc ścisła współpraca między nami, a moje ambasadorstwo jest dla mnie dumą. I pokażemy filmami, które... Łódź już się upomina, bo już pojawiło się, ale to już nie będziemy na antenie. Ale mamy już kilka propozycji współpracy, które się pojawiły. Cudownie. Uciekajcie Dudumu, jak mówił mój malutki wnuczek, który zresztą dzisiaj jadę po programie na urodziny moich bliźniaków. Wszystkiego dobrego w takim razie. Więc pozdrawiam serdecznie, jeszcze będę o tym mówić, uprawiając prywatę. Wam też życzę szczęśliwego powrotu do Łodzi i miłej niedzieli, jesteśmy w kontakcie, a my wszystkie włączymy się. Tutaj macie też, że tak powiem, w całej Polsce masę buzujących liderstwem fajnych kobiet. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie. Buziaki, pa, pa. Do zobaczenia.